Państwu. Witam w kolejnym wydaniu naszego Infrastudio. Nagrywamy Weryna Glewice, a gościem dzisiaj jest osoba, która ma ponad 20 lat praktycznego doświadczenia w cyfrowej transformacji procesów projektowania budowlanego. Zaczynał kiedyś od CAD, ale dzisiaj BIM to już za mało. A czy słyszeliście kiedyś o Innovation Catalyst? Właśnie o innowacjach w gliwickim oddziale amerykańskiej firmy Fluor porozmawiamy dziś z Jarosławem Szczepankiem. Zapraszam. Cześć, Jarku. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry wszystkim. Proszę, zapraszam. Jarku, zacznijlibyśmy, wiesz, od wyjaśnienia pojęcia Innovation Catalyst. Kiedy zaczęła się twoja przygoda z innowacjami? To bardzo dobre i ważne pytanie, Marku. W naszej organizacji działa Business Transformation and Innovation, która odpowiada za transformację biznesu i szeroko pojęte innowacje. To jest ważne zagadnienie w każdej firmie. Nie tylko research development, ale właśnie ta transformacja, bo często mamy jakieś innowacje, ale ich nie wdrażamy. Innovation Catalyst to swoisty agent zmiany, który łączy w sobie cechy świadomości biznesowego rozwoju, czyli blue, i red, czyli technicznych umiejętności. Dzięki temu ten miks kolorów powoduje nazwę później Purple People. Jest to wielopłaszczyznowe działanie. W moim przypadku trwa to od wielu lat, a szczególnym wydarzeniem było Innovation Unwrapped, czyli takie wydarzenie, gdzie spotyka się 40 osób wybranych z całego świata, z korporacji, dostaje kluczowy statement, czyli tam wyzwanie, które ma rozwiązać. Dotyczy ono różnych najważniejszych działów globalnej gospodarki ze strony klienta, ale też Fluora. I te rozwiązania potem są opracowywane, przygotowywane. Efektem tego jest wdrożenie tych innowacji. My posiadamy wewnętrzny biuletyn Excel to Win, w którym one są publikowane, ale też to, co najbardziej cenimy. Każda innowacja jest wtedy, kiedy ona jest wdrożona, ale nie tylko jeden raz. I mamy specjalną metrykę, która mówi, że 10 razy wdrożona na projekcie innowacja to jest taka prawdziwa innowacja. No, Fluor Gliwice i Politechnika Śląska obchodzą w tym roku swój 75. jubileusz. Dla człowieka w tym wieku to właściwie nie ma już czasu na innowacje. Jak sobie radzicie z tym bagażem takich różnych polskich doświadczeń, będąc teraz w amerykańskiej korporacji? Fluor Gliwice, ale też Frosinghem wcześniej i Politechnika mają splecione losy od samego początku, czy to poprzez profesora Tadeusza Hoblera, założyciela tego biura, ale też poprzez to działanie, jakie w przemyśle było potrzebne, czyli najpierw odbudowa, potem rozbudowa i wszystkie nowatorskie wdrożenia. Zauważmy, kiedyś był nowator, dzisiaj jest innowator. Tak. Czy innowacja tutaj może się ograniczać co do wieku? Myślę, że bardzo często ku naszemu zaskoczeniu najstarsze osoby momentalnie przyjmują różne nowinki, podejmują te wyzwania i często są lepsze w tym niż my. Dlaczego? Ja myślę, że ważne jest odróżnienie innowatora od inwentora, czyli od wynalazcy. I innowator ze względu na swoje doświadczenie potrafi wiele rzeczy rozwiązać inaczej. Pamiętam, że jak na początku lat 90. Razem z moim wspólnikiem uczyliśmy w różnych biurach w waszym budynku, wtedy tam były trzy takie różne biura, obsługi programów CAD. Komputery były pochowane wówczas, wiesz, gdzieś między deskami kreślarskimi. Jak dziś patrzysz na ten etap cyfryzacji procesów projektowych? Myślę, że to fantastyczny etap, pionierski. Etap przejścia z desek kreślarskich, braku dostępu do nowych technologii na nowoczesne komputery. No niczym lot na Księżyc, możemy powiedzieć, w naszej kategorii. Na pewno ta era komputerów to było wyzwanie, ale to nie jest tak, że tych komputerów wcześniej nie było. Prosenchem w zasadzie od samego początku korzystał z komputerów, ale też miejmy świadomość, że pierwsze komputery przede wszystkim były obliczeniowe, w tym Odra, która bardzo dużo obliczeń u nas wykonała. Później komputery graficzne były ogromnymi maszynami. Były kosztowne, wielkie, w związku z czym stać na nie było największe biura, czyli takie jak Fluor. Dopiero wprowadzenie tego oprogramowania, o którym ty mówisz, czyli DOS-owego, Windowsowego i pierwsze użycie tabletu, bo my dzisiaj kojarzymy tablet jak, a wtedy się przecież wprowadzało do programu klikając ikonki. To wprowadziło te zmiany, natomiast połączenie z Fluor
umożliwiło szybką komputeryzację biura i przejście na zupełnie inny poziom. Bo mało kto wie, prawda, ale w gliwickim fluorze modelowanie, projektowanie z wykorzystaniem 3D to jest długa historia. Zaczęła się znacznie wcześniej niż pojawił się w ogóle skrót BIM. Czy to wtedy to była tylko akwizycja technologii z USA, czy może też byliście w stanie jako dawny prosynchen wnieść coś nowego do tych technologii? Myślę, że historia modelowania 3D to na osobną dyskusję, a może rozprawę. Natomiast jeżeli myślimy o 3D informacyjnym, czyli czymś, co teraz my próbujemy ogarnąć w BIM-ie, no to plant 3D i smart 3D od wielu lat był używany. W niektórych miejscach one przekraczają nawet te wymagania, które teraz są. Na pewno kluczowe było przy połączeniu z fluorem umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii. Zauważ, że wtedy większość biur w Polsce wchodziła w 2D, bardzo uproszczone. 16 kolorów włączaliśmy na monitorze, bo więcej mogło go zamulić. Natomiast tam myśmy wchodzili od razu w technologię 3D, czyli coś, co wstąpiło u nas znacznie później. Jak to było możliwe? No było możliwe tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników, którzy poszerzali swoją wiedzę, angażowali się w to wszystko. I bez tego zaangażowania myślę, że najlepsza technologia by nie była możliwa. My musimy pamiętać, że kluczowym elementem rozwoju każdej firmy to są fantastyczni ludzie. No, a globalna korporacja, to takie międzynarodowe środowisko pracy, czy to wam ułatwia wprowadzanie nowych rozwiązań, czy też jest jakimś utrudnieniem? W moim przypadku globalna korporacja Fluor ma fantastyczne 4 filary. To jest safety, integrity, teamwork i excellence, czyli dbanie o bezpieczeństwo, integralność działań, pracę zespołową oraz zapewnianie najwyższej jakości produktu. To także praca w różnorodnym kulturowo środowisku, czyli coś, na co my patrzymy z naszej jakiejś polskiej perspektywy, z naszych przekonań, ale może też ograniczeń, możemy zobaczyć w zupełnie innej skali i od innych się wiele nauczyć. To też pozwala nam odkrywać na nowo rzeczy, które wydawały nam się niemożliwe, skalę projektów inne. Tu także jest ważne to, w czym Fluor fantastycznie sobie radzi, czyli tworzenie, wykorzystywanie własnych pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Mamy takie tak zwane ideation campaign, w których pada jakiś temat, który jest ważny wewnętrznie. No i to bogactwo kilkudziesięciu tysięcy pracowników na świecie może w tym uczestniczyć. Ale to nie jest tak, że my się ograniczamy do siebie. To także jest Innovation Builders, webinaria, być może widziałeś, które pozwalają każdemu spoza Fluor w nich uczestniczyć i zapoznawać się z tą wiedzą, którą my chcemy się podzielić. A w jaki sposób we Fluorze promujecie wiedzę, dzielicie się z nią między sobą czy z innymi? Jest knowledge sharing to jest Fluor DNA. To jest po prostu coś, co jest czymś jak krew płynąca w żyłach. Opiera się to na takich filarach jak knowledge management, czyli zarządzanie wiedzą. Chodzi o to, żeby ta wiedza, która jest dostępna w pracownikach najlepszych i głęboko ukryta, żeby ona nie zginęła, żeby ona pozostała, żeby jej retencja następowała. To także portal Knowledge Online, w którym ta wiedza jest udostępniana i przekazywana za wszystkich, ale też grono subject matter ekspertów, popularnie zwanych SME. To także program P4, w ramach którego profesjonalnych publikacji i prezentacji dzielimy się swoją wiedzą, czy pokazujemy naszą wiedzę ekspercką, ale też tytuły akademickie, takie jak Fellow i Senior Fellow. Jaki jest dodatkowy plus pracy w takiej korporacji? Jesteśmy w różnych strefach czasowych. Wydaje się, że no to utrudnia pracę, ale z drugiej strony, jeżeli mam jakiś problem i wiem, że jest ekspert na zachodnim wybrzeżu Stanów albo w Indiach, ja mu zadaję to pytanie, to on albo je rozwiąże po mojej pracy, albo przed moją pracą. Przychodzę następnego dnia i być może już mam rozwiązany problem, którym bym siedział tydzień. Rzeczywiście jest spora baza wiedzy. A czy rozwiązania europejskie, bo jesteśmy w Europie przecież w końcu, czy te rozwiązania europejskie, z którymi się stykacie, jakoś różnią się od tych globalnych, światowych? No działamy w bardzo wielu segmentach rynku, tak, czyli od advanced technology i life sciences, czyli zaawansowanych technologii, energy chemicals w całej energetyce, petrochemii, infrastrukturze, w rządowych, kopalnictwie, ale też w przemyśle nuklearnym. To, co w Europie jest może prostsze, to jest dostępność pracowników, czy to projektowych, czy budowlanych. Czyli w zasadzie plac budowy nie ogranicza nas w rozwoju. Natomiast przy megaprojektach międzynarodowych dochodzą czynniki takie jak lokalizacja. Dlatego Fluor stosuje swoje innowacyjne rozwiązanie First Gen Modularization, modularizację trzeciej generacji, która umożliwia podział
jakiejś dużej instalacji na małe bloki procesowe, znaczy małe w pojęciu ogromne do transportu. W naszym Fabrication Yard przygotowywane są te instalacje, czyli tam są wbudowane wszystkie konstrukcja, rury, equipment. Potem są transportowane drogą morską i lądową na miejsce przeznaczenia i dzięki temu możemy w trudnych warunkach pogodowych, jak na przykład w Kanadzie na północy, czy też na Bliskim Wschodzie lub w Europie Północnej w mniejszej skali to stosować. No, spore wyzwanie. Pamiętasz, podczas InfraBIM mieliśmy jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony kompetencjom BIM, to był BIM Hyde Park. Dyskutowaliśmy o tym, jakie są teraz potrzeby w dzisiejszym budownictwie. Jak wy sobie radzicie z pozyskiwaniem pracowników z takimi właśnie kompetencjami? No, można powiedzieć, że Fluor Gliwice ma to szczęście, że Politechnika jest w Gliwicach. Mamy wielu fantastycznych studentów i absolwentów, czyli zarówno tych, którzy angażują się w jakieś krótkotrwałe zapoznanie z przyszłym stanowiskiem pracy, ale też, którzy pracują. Oni w trakcie studiów uzyskują już wstępnie kompetencje BIM. To także bliskość Krakowa i kierunku BIM na AGH, który dostarcza dobrych specjalistów. Kompetencje, myślę, że dzisiaj są bardzo chwytliwym tematem, ale zbyt często ograniczam się do samego BIM menadżera, koordynatora. To nie jest coś, co wystarczy. My musimy pamiętać, że to także kompetencje Project Information Managera, który zarządza ogólną informacją projektu BIM Leadów, BIM Autorów. Skupiamy się na tych najwyższych poziomach BIM Managera, zapominając, że bez BIM Technician my nie jesteśmy w stanie żadnego projektu stworzyć. Tutaj wydaje mi się, że potrzeba specjalizacji. My w Polsce nie lubimy się specjalizować w czymś, ale jest potrzebny specjalista od obliczeń, od modelowania, od dronowania powiedzmy, dlatego że nie można być specjalistą od wszystkiego. Wtedy marnujemy po prostu nasz potencjał i naszych studentów. Tak. Nie ma teraz chyba czasu na Leonardo da Vinci kolejnego. A jaki czynnik uważasz za najważniejszy przy wdrażaniu BIM? Jakie twoim zdaniem zadania powinny stać przed BIM menadżerem? Myślę, że to jest tak. Mieliśmy CAD, mamy BIM i w wielu firmach się uważa, że kupiliśmy nowy program, mamy BIM. Ale BIM to jest cały złożony proces. I tutaj rzeczywiście rola dobrego BIM menadżera jest kluczowa, bo on zarówno tworzy, szkoli, zarządza, jak i współpracuje z wszystkimi. Tutaj takie podstawowe kierunki, które muszą być spełnione, żeby ten proces powstał, czyli jest BIM Execution Plan, czyli ten BEP popularnie zwany. On musi być dobrze stworzony na bazie informacji od klienta, czego klient oczekuje. My nie możemy za klienta wymyślić tych oczekiwań. Trzeba z nim współpracować, jeżeli on nie ma, to pomóc mu. Musimy go wdrożyć w pełni, ale potem też musimy aktualizować. To także współpraca i koordynacja, ale też nie mniej ważne zarządzanie danymi. Ta współpraca i zarządzanie jest niezbędna, żebyśmy mogli po prostu osiągnąć sukces. I tu myślę, że też jest kluczowe, że BIM menadżer nie wystarczy, że ma dyplom. On rzeczywiście musi mieć doświadczenie i może, co widać w Polsce, my mamy bardzo młodych BIM menadżerów, gdzie często na zachodzie to są ludzie z doświadczeniem, którzy przejęli w swoich wcześniejszych kompetencji tytuł BIM menadżera. Bo przecież te osoby istniały wcześniej, tylko się tak nie nazywały. Tak, tak. Zapewne zauważyłeś, że dla wielu niejasny skrót BIM zastępowany jest dzisiaj coraz częściej przez takie chwytliwe hasło, jakim jest cyfrowy bliźniak. Czy twoim zdaniem jest to tylko taka kwestia marketingowa, czy może jakiś kolejny etap rozwoju technologicznego w budownictwie? Myślę, że ogólnie digital transformation wymaga czegoś takiego jak kamienie milowe. Jednym jest BIM, drugim jest digital twin. Natomiast jak one są pozycjonowane? Jeżeli spojrzymy na Wielką Brytanię, będziemy mieli BIM Level 2 i National Digital Twin. Czyli to są etapy. Jasno sprecyzowane, co chcą zrobić. Tak? W BIM Level 2 chodziło o wdrożenie CDE na pewnym poziomie. National Digital Twin chodzi o pełną cyfryzację infrastruktury państwowej. Natomiast jeżeli widzimy wśród twórców oprogramowania, że jedni nazywają swoje BIM, a drugi Digital Twin, to wiemy, że to jest marketingowe. Na pewno jest to przydatne, ale powiedzmy, że BIM ogólnie to jest worek bez dna. Bo mówimy Building Information Modeling, ale Building to jest infrastructure. Information to jest wielowymiarowy asset, a modeling mówimy, że to jest management, więc tu się wszystko mieści. Tak, tak. No, różne rozwiązania, wiemy o tym z przeszłości, okazywały się takimi krótkotrwałymi modami przecież. Jakie twoim zdaniem są zatem perspektywy dla BIM?
Myślę, że przede wszystkim BIM jest wielowymiarowy i BIM istniał przed tym, jak go nazwano, jest teraz i jak już zmienią słowo kluczowe, to też będzie istniał. Natomiast dla nas, tych, którzy jesteśmy zaangażowani w proces Digital Transformation, jest ważne, żeby takie słowo kluczowe istniało, bo my musimy też zbudować wokół tego wsparcie, czy to jest państwowe, czy prywatne. I słowo kluczowe pozwala nam uświadomić te problemy, które występują, ale też przyspieszają wdrożenie w Polsce, zarówno jak i na świecie. Fluorowe doświadczenie mówi jednoznacznie, że BIM czy cyfryzacja jest drogą, którą trzeba podążać. Nie ma innej drogi obecnie, żeby osiągnąć sukces w przyszłości. Mhm. No, to Jarku, teraz wycieczka w przyszłość. Dostrzegasz jakieś nowe wyzwania w tej globalnej cyfryzacji naszego życia? Może jakieś perspektywy widzisz też lokalnie? Tak jak chociażby nasz pomysł na Akademickie Centrum Cyfryzacji Budownictwa. Na pewno teraz jest kluczowy punkt rozwoju BIM. Nie ma tego możliwości, żebyśmy się z tego wycofali, bo będziemy niekonkurencyjni. Kluczowym zadaniem, które przed nami staje, to jest pełna cyfryzacja procesów projektowych, jak i budowy. Mhm. Czyli musimy zadbać o te dane, które przepływają. Mamy wspaniałych inżynierów i studentów, mamy fantastyczne warunki. I moim zdaniem takim kolejnym etapem, który przed nami staje, to jest właśnie stworzenie niezbędnego Akademickiego Centrum Cyfryzacji i Budownictwa. To poza tym mega szansa dla Gliwic i tak naprawdę nawiązanie do Centrum Inżyniernego, które powstało 75 lat temu tutaj. Więc jeżeli mówimy o jubileuszu, to myślę, że to jest taki dobry krok milowy, żeby pomyśleć, co my chcemy na te kolejne 75 lat w Gliwicach ustanowić. Będziemy działać, będziemy działać. A gdzie ty lokujesz w takim razie potencjał rozwoju BIM? Moim zdaniem największy potencjał to łączne rozpatrywanie CAPEX i OPEX. Tutaj zbyt często się to dzieli, co powoduje pogubienie danych, jak i kosztów. Standaryzacja globalna i europejska. Mamy bardzo rozdrobnione klasyfikacje, poziomy i inne standardy, co uniemożliwia szybki rozwój, ale też rodzi wszelkie problemy pomiędzy interoperability, czyli wymiany pomiędzy programami. I myślę, że tutaj to musi się zmienić. Jarku? Po prostu Gliwice czeka w BIM sukces. No tak jest. Jarku, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę, za ten pozytywny głos na koniec. Widać teraz po latach, że to była dobra decyzja, powiązanie losów gliwickiego Porzenhemu z amerykańskim fluorem. W ten sposób przecież bierzecie udział w tworzeniu zupełnie nowych metod realizacji projektów i inwestycji budowlanych. Państwu dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego Infrastudio. Dziękuję.